No cześć, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Subnautiki. Słuchajcie, dzisiaj... No właśnie, dzisiaj płyniemy do Aurory, tak jak jest w tytule odcinka. Jednak, mam nadzieję, że mi się to uda. Co to jest? Skutera podwodnego możemy sobie zabrać. Ponieważ musimy znaleźć kilka części do tak zwanej broni plazmowej czy coś takiego. Ponieważ bez tego wiem, że nie możemy za bardzo poruszać się po tej Aurorze. Dlatego musimy podpłynąć do Aurory i poszukać kilku rzeczy, kilku części, kilku fragmentów. Mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj znaleźć. No i wejdziemy sobie do Aurory, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Dobra, Simaf. Płyniemy do Aurory, słuchaj, zobaczymy czy znajdziemy, bo ponoć gdzieś przy Aurorze te części można znaleźć, więc trzeba będzie troszeczkę nurkować. Zmieniłem ogólnie ekwipunek, założyłem hełm przeciwpromienny, a to dlatego, żeby tam po prostu nie zginąć, bo jak wiecie, przy Aurorze jest całkiem duże promieniowanie. No dobra, w takim razie będziemy musieli tutaj nurkować. O, już coś widzę ciekawego. O kurczę. Dobra, czy coś tutaj jest ciekawego do zeskanowania na przykład? To jest jakaś szafka, to chyba nie. Kwarcu jest tutaj dużo z tego co widzę. Do zeskanowania coś ciekawego szukam. Bo tu chyba mnie nie było, nie? Chyba nie, tutaj mnie nie było, złom. Dobra, jak nie będzie miejsca w ekwipunku, to wyrzucimy złom, no spokojnie. O! O fuck, płyną za mną. Dobra. Zginęły. Coś tutaj jest, no nie? A czekajcie, gdzie to było? Tutaj mamy skuter. No zbierzmy, no w razie czego tytan się zawsze przyda. Chyba, że zapominam się inwentory. Chociaż tego tytanu tu już mamy za dużo. Co to jest? Automat z kawą? Co? Poważnie? Mamy już automat z przekąskami. Teraz automat z kawą. Co tutaj jest granej? Okej, dobra, no spokojnie. Co tu jeszcze jest ciekawego? Chyba nic. Chyba tak naprawdę nic, bo nic nie widzę do zeskanowania. Tutaj coś, tu mamy kwarc. Okej, kwarc się zawsze przyda. Tutaj jest jakaś część, ale to jest raczej złom. No i chyba nic więcej, ale mamy automat z kawą. Okej, jestem ciekaw jak to będzie działać. Dobra, tutaj jeszcze mamy chyba część skutera. Ale tych części, tego fragmentu skutera podwodnego jest masakrycznie dużo. Ogólnie bardzo fajny pomysł, że twórcy wpadli na coś takiego, że musimy rzeczywiście biegać, szukać jakichś części. O, ruda miedzi. To, czego ostatnio szukaliśmy. Dobrze, w takim razie chyba wracamy do naszego Simafa. Bo nic tu więcej mi się wydaje nie ma. Lecimy do Aurory. Gdzie jest Aurora? Tutaj chyba. Tak, dobrze. To pójdźmy sobie raczej tak dnem, bo tutaj widzę jest bardzo dużo części. Co to jest, ej? Co to jest tutaj? Okej, nie wiem, nie mam pojęcia. Zobacz, może coś tutaj znajdziemy. Ha, musimy znaleźć fragmenty takiej broni, no gdzieś to powinno tu być. Co to jest? Co to jest? Krzesło biurowe. A to dziwne, bo mi się wydaje, że krzesło miałem, ale to jest jakieś biurowe, wcześniej miałem chyba obracane jakieś. Spoko, nie wiedziałem, że naprawdę tyle rzeczy można tu robić w tej grze. Tutaj nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Ha. Tam jeszcze jest złom jakiś. No dobra. Tego nie zeskanujemy. O! Skutera podwodnego, kurczę. Ile mamy tego wszystkiego już? No... O! To jest biurko, to mamy to biurko. Czemu to świeci w ogóle? Świecę dziwnie, nie? Widzicie to? Dobra... Tam już byliśmy. Tak, tu już byliśmy. No nic, tutaj w takim razie tego nie ma. A szkoda. No chyba, że jeszcze nie zwiedziliśmy wszystkiego. Tutaj nie ma. O, tu coś jest? Nie, nie ma nic. Dobra, płyniemy dalej, bo dookoła Aurory jest bardzo dużo rzeczy rozwalonych, porozrzuconych. Kolejny fragment skutera. No, zeskanujmy, no. I tak zaraz będziemy się wracać do bazy, musimy zrobić tą broń, jak znajdziemy jej części. Ale fajnie, bo jest dzień teraz. Dobra, chyba nic nie ma tu więcej. Płyniemy dalej, płyniemy dalej. Okej. Oj, biedna rybka, słyszeliście to? Ja, to jest takie chamskie. Tu są jakieś części, ale chyba tutaj nic zabrać za bardzo nie możemy. Co to jest? Ołów.
Ciekawe. Tak jakbyśmy mogli to kiedyś wydobyć, ale jaki sposób, nie? Dobra, tu żadnych części nie widzę. To są takie pojedyncze skrzynki chyba porozrzucane. Tu mamy złom. Stary, uciekaj ode mnie. Wypad, ziomek. Psuje mi Simafa. Tutaj też jest złom. O właśnie, takie skrzynki. Ej, to jest chyba to. Patrzcie, działka grawitacyjnego, tak to się nazywa. Jest, 1 na 2. Dobra, 1 na 2 mam na razie. No to myślę, że to pójdzie całkiem sprawnie. Tam jakąś część zatopioną mamy, zaraz tam podpłyniemy. A tu nie ma drugiej części? Wow, no proszę, jak prosto i szybko. Okej, mamy działko grawitacyjne. I chyba mam nawet rzeczy wszystkie, żeby to stworzyć. Dobra, zobaczmy, co tutaj jeszcze ewentualnie dookoła jest. Chyba, że znajdziemy jeszcze kolejną część działka. Chyba tak, to będziemy mieli jednocześnie chyba rzeczy już do skraftowania tego. Czekajcie. Tytan, nie, tylko tytan. Ale tu jest ciekawie, zobaczcie. Kurczę, to jest tyle rzeczy. Fuck, uwaga. No i kolejne działko, super. Będziemy mieć więcej tytanu, tytan zawsze spoko. Dobra, no i ciekawi mnie tamta część, tylko że ja wolałbym tam odpłynąć Simufem. Tak, jakby mi się skończyło powietrze, sami rozumiecie. Simafem, wiem, nie Simufem, Simafem, Roxu, zapamiętaj to. Nie, tu chyba nic nie ma. Tu jest złom. Tu coś jest, jakaś skrzynka. O, bateria. Spoko, zawsze się przyda bateria. Dobra. Słuchajcie, płyniemy do naszej bazy w takim razie. Możemy jeszcze podnieść sobie jakiś złom ewentualnie, jak tu jakiś jest... brak miejsca, okej. Czyli tak czy siak musimy wracać do bazy. Lecimy. Troszkę się zmieniło w mojej bazie. Zbudowałem jeszcze więcej tych paneli fotowoltaicznych, więc teraz mam już chyba wystarczającą ilość energii. Ale w nocy i tak wszystko ucieka, więc nie wiem, może trzeba zbudować jakieś, nie wiem, coś, żeby magazynowało tą energię. Boże, mój język, ale się plączę. Dobra, ciśniemy do Radio Latarni 2. No i z tym działkiem będziemy musieli wejść do Aurory. Bo wiem, że jest tam kilka miejsc, z tego co przeczytałem z waszych komentarzy, że potrzebuje działku grawitacyjne, żeby przenieść kilka rzeczy. Jakąś skrzynkę na przykład podnieść i ją po prostu przerzucić w inne miejsce. Więc dzisiaj sobie obejrzymy Aurorę. Weźmiemy najmniej rzeczy... najmniej rzeczy, tak żeby mieć jak najwięcej ekwipunku. Może nawet skutera wodnego nie będziemy musieli brać. Zobaczymy. I zobaczymy też, ile energii mamy w naszej bazie. Bo zobaczcie, ile tego tam jest. Widzicie? Zobaczcie, ile jest tych paneli tutaj. Poziom nasłonecznienia 73. Dobra, wbijamy. No i teraz mam 4000 punktów energii. Dobra. No i zobaczcie, osobiste narzędzia jest. Możemy. Działko grawitacyjne. Manipuluje grawitacją w celu przyciągania i odpychania obiektów. To jest ciekawe. No dawaj. Dawaj mi to działko grawitacyjne, pokażę, jak to wygląda. Dużo miejsca zajmuje niestety. No ale co? Spróbujmy coś przenieść. Na przykład to. O! Woo! Pięk! Ueno, kozak! I to mi się podoba. Dobra, ale mocy bardzo dużo zjada. Okej, w takim razie słuchajcie, przygotowujemy się. Bierzemy też gaśnicę. Ten złom od razu sobie przerobimy, jak mamy okazję. No i odłożymy ten tytan cały. Pyk. Dobra, bo troszeczkę tytanu poszło na te panele niestety, więc trzeba go trochę nazbierać. Szkło, no możemy zrobić szkło, po co mi tyle tego kwarcu. Chociaż nie, kwarcu mam mało, bo te panele robiłem. Dobra, i musimy to na szybko odłożyć. Zobaczcie, jak mam mało tytanu. Okej, ale dostawa przyszła. Świetnie, odłóżmy jeszcze szkło. Okej, ruda miedzi, miedź. Ciach, ciach. I czego jeszcze nie potrzebujemy? No cóż, napijmy się wody tak naprawdę ile możemy. Narzędzie naprawcze lepiej wziąć. Weźmy sobie jakieś jedzenie. Zasolony łypacz, co tu jeszcze daje dużo? Łopatnica daje dużo jedzenia. I weźmy jeszcze troszeczkę tej wody. Dobra, zjedzmy co możemy. Okej, elegancko. Myślę, że jest w porządku. Możemy coś jeszcze odłożyć? No to narzędzie naprawcze mnie niepokoi trochę, po co mi to w sumie. Odłożymy jeszcze ten skuter.
Ciach. Dobra, i tak naprawdę możemy chyba cisnąć. Baterię lepiej jedną wziąć, a nawet więcej. Czekajcie, mamy palnik, mamy gaśnicę. No i mamy też to działko. No to mamy chyba wszystko, słuchajcie, w takim razie. Wezmę jeszcze jedną apteczkę, tu jest nawet. Okej, i chyba nic więcej nie potrzebuję. Skaner, narzędzie naprawcze, palnik. Okej. Ewentualnie latarkę. Jak z tą latarką z bateriami? 20. Dobra, to jeszcze jedną baterię zgarniemy, bo tu jest 100% widzę. Ciach. Okej, dobra. Troszeczkę tych śmieci niestety mam, ale no cóż, co zrobię, nie? Dobra, ciśniemy, lecimy do Simafa i lecimy do Aurory. Fajnie, w końcu zobaczymy, czy uda nam się tam wejść, bo gdzieś to wejście jest tam ukryte. Ja wcześniej tego znaleźć nie mogłem, nie wiem, może źle szukałem, może teraz po aktualizacji jest jakieś nowe wejście, nie mam pojęcia. No i z tego co wiem, jest tam dużo rzeczy do zbadania i do zeskanowania, więc w końcu będziemy mieli jakieś nowe rzeczy do... Znaczy w końcu, no cały czas tak naprawdę możemy zrobić jakieś nowe rzeczy, jakieś do kawy, ekspres i tak dalej, jeszcze tego nie zrobiłem. Zobaczymy co tam znajdziemy. Chyba wszystko co potrzebne mam. No dobra, do Aurory, to wpłyńmy znowu tam do środka. I mówiliście mi, żeby tam wpłynął do środka i gdzieś na końcu jest jakieś tam normalne przejście, gdzie można sobie na spokojnie tam wejść. No nic, zobaczymy czy mieliście rację. Ale ogromna ta Aurora jest. Dobra, trzeba tutaj ogarniać, bo tu już jest ląd. O, fajnie, przepłynęliśmy w to samo miejsce. Dobra. Wow, ziomek. Yo, fuck, co to jest? Co to jest? Zapisz grę lepiej, ej, bo jak to mnie zje, przecież tego Simafa to będzie miał na hapa. Ja pierdzielę, jaki ziomek. Dobra, zapisałem. Uciekamy od niego. Aj. Płynie za mną? Nie, zniknął, dobra. Spoko. Dobra, idziemy gdzieś tutaj na przodzie jest wejście. A przynajmniej tak mi się wydaje. Ej no, come on. Gdzie jest to wejście? Spróbujmy wpłynąć od dołu. O, tu coś jest. Zobaczmy co to jest. O, bateria, spoko, bateria się przyda. Ja nie potrzebuję, widzicie, brałem tamtą. Co tu się trzęsie tak? Dobra. Trzeba to w jakiś sposób wpłynąć. Okej. Czemu to jest tak rozżarzone, skoro to tyle czasu pod wodą jest? No dobra. Co to jest? Myślę, że to jakiś statek, kurde, obcych czy coś. No dobra. I teraz gdzieś musimy tutaj na powierzchnię wypłynąć. O kurde. A to ci zagadka. Gdzie ja tu mam wypłynąć, słuchajcie? No dobra, słuchajcie, chyba znalazłem to miejsce, na które możemy wyjść. To jest ta platforma, zobaczcie. I ja myślę, że to jest z lewej strony gdzieś, a to jest gdzieś tutaj w środku. Okej, dobra, i na tą platformę z tego co wiem możemy wyjść, więc okej, wyjście. Dobra, o fuck, co to jest? Dobra, nie wiem. Niska integralna struktura statku, rekonesans podejmujesz na własne ryzyko. No rozumiem. Dobra, okej, tu mamy jakąś skrzyneczkę. Bateria. W porządku. Wow, w końcu jesteśmy w Aurorze. Ogniwo energetyczne, spoko, przyda się jak najbardziej. Nie. Mogę cię zeskanować znowu. Dziwne, bo już cię skanowałem chyba kilka razy. No, skanuj się. Dobra, mam cię. Zainfekowany. Aha. Okej, czyli ja się mogę zainfekować od nich tak jakby. Dobra. Yeah. Okej, ciśniemy, słuchajcie, ciśniemy. Co tu jest? Kolejna bateria. Ile tych baterii tu jest? Bateria. Co tu robią grabopająki? Oh fuck. O fuck, wykryto śladowe ilości tkanki ludzkiej w tych organizmach. Czyli one po prostu zjadają ich.
Dobra, idziemy dalej. Ogniwo. Spoko, ogniwo jest drogie chyba do zrobienia. Więc fajnie, że je znaleźliśmy. No wypad! Mega wkurzające są te potworki. Ej, tu gdzieś jest wejście, jakieś coś w tym stylu? Nic nie widzę. No dobra, słuchajcie, tak biegam sobie po tej aurorze i z tego co widzę jest tu jakieś przejście. W ogóle spadłem na dół, nie? Chyba mam tu iść. Okej, okay. O fuck. Dobra, dobra. Roxu, spokojnie. Okej. Wow. Apteczka przyda się, jasne. Gaśnicę mam. Ale weźmy jeszcze jedno w razie czego, może są potrzebne dwie. Nice. Dobra. Dzieje się, słuchajcie. Okej, okay, co my tu mamy? Śluzy. No ciekawie, słuchajcie, bateria nam siadła. Dobra, zmieniamy ją. Ładownia 3, administracja. Systemy działają na rezerwach mocy awaryjnej, nie można zdalnie pobrać danych. Fragment działka, nie potrzebuję tego. Ładownia. Dobra, zobaczymy co jest z ładowni. Oby tam nie spaść tylko. No dobra, kojarzę, bardzo jest ta gra podobna do The Forest, nie? Dobra, chyba nic tutaj nie mam, a to mogę, mogę. Dobra. Okej, okay, udało się, świetne jest to działko. Jaki klimat. Dobra, to są jakieś drzwi. Możemy je otworzyć? O, oh, shit. Skąd ma wiedzieć, jaki jest kod? Dobra, może gdzieś znajdziemy jakąś informację, jaki tu jest kod. Aktualnie nic nie wymyślimy. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co w tej aurorze jeszcze jest. Ładownia, administracja. Idziemy do administracji. Kolejna skrzyneczka. Bateria, dziękuję bardzo. Przyda się, nie powiem. Dobra, gasimy to. O! No nie, co tu się pali jeszcze? Dobra, nie przesadzajmy, co to jest? Terminal danych, pobierz. Okej, okay, słuchajcie, co w tych danych jest? O, fuck, ale to się trzęsie. Ja szukam tylko kodu na razie. Dobra, później to przeczytam sobie. Kosz. Nic nie ma ciekawego. Nie możemy tego zeskanować. Co to jest? Bateria chyba. Tak. No i co, i to na tyle? Podnieś plakat kombinezonu Prawn na lądzie. Okej. Okay. No słuchajcie, dziwna sprawa, bo tak naprawdę okej, okay, no przeczytaliśmy to, co tu jest? The Aurora Retriever from the Space Book of Literal Space. Okej. Okay. Ojejku, tu jest inwestycja, jak to wygląda w ogóle. Ta cała Aurora. O, porzucony PDA. Jest. Cargo Bay Code, widzicie? 1454. Dobra, on tutaj mówi, że w końcu wylecieliśmy. 1454. No to ciśniemy.
Nie ma tutaj tak naprawdę wiele rzeczy, wam powiem. Chyba że tutaj będzie coś ciekawszego, bo jak na razie to... Tyłka nie urywa, że tak powiem. Dobra, 1, 4, 5, 4. Jest. Okej, okay, dobra, jest coś ciekawszego. Mamy jakąś dużą ładownię. Fuck. O Jezu. Dobra, wiecie co, weźmy sobie apteczkę. Pyk. Okej, okay, jest dobrze. Coś tu ciekawego znajdziemy? Nie widzę. Tak, na razie nic nowego nie ma. Tam chyba nie będziemy mogli wejść nawet. Ale tam nie ma sensu iść. O! Lampa przemysłowa. No ciekawie. Nie wiem po co nam to, jak wszędzie mamy światło tam tak naprawdę. Ewentualnie gdzieś na zewnątrz można było oświetlić. Tu nic nie ma. Mamy skrzyneczkę. Kostka obiadowa. Dziwnie to wygląda, muszę przyznać, jak nie kostka obiadowa. No dobra, możemy zejść tam na dół. Słuchajcie, zejdźmy sobie tutaj, nie będziemy tego gasić. Gasić tej, z tą drabiną. Okej. O, fuck. Dobra, kolejna. Zdezynfekowana woda. Dobra, możemy iść dalej. Myślę, że to już koniec. Kurczę, nie mam tego. Nie mam skutera, teraz by się nam przydał. Dobra, tutaj też nic nowego nie ma. Wolę obejrzeć każdą skrzynkę, bo coś ciekawego może w nich się znaleźć, wiecie? Kostka obiadowa, kolejna. Ile ta kostka obiadowa zajmuje? Mało. Dobra, tutaj chyba też nic nowego nie ma. Okej. No to płyniemy tutaj. Maszynownia Doc Simufa. A to ciekawe. Czekajcie. O, dobrze, że mam narzędzie naprawcze. Okej. No dobra, no Simufa sobie możemy zeskanować jeszcze ewentualnie. Tytan razy dwa tylko dostaniemy. Co to jest? Kompensator ciśnienia. Ciekawe, tego jeszcze nie miałem. No nie, tu nic nie ma więcej chyba. No fragment ewentualnie Simufa. Ja liczę tutaj na coś więcej niż tylko na Simufa. Dobra, tu są jakieś szafeczki, ale na szafeczkach nic nie ma. No dobra, w takim razie ciśniemy dalej. Tu jest co? Maszynownia jest tam, a w lewo? Nie wiem, zobaczymy czy możemy tu otworzyć. Doc Brown, szatnia. Dobra, zaspawane drzwi. Czemu są zaspawane? Dobra, trochę to potrwa. No ciekawe, ciekawe. Cieszę się, że udało mi się w końcu tutaj wejść. Ale z tego co widzę, bardzo ciężko to idzie. O, musiałem się przybliżyć chyba. No dawaj, rozwalaj to. Dobrze, że wziąłem wszystkie narzędzia i narzędzie naprawcze. Okej. Dobra, jesteśmy. Oj, coś... O, fuck. Co za gnojek. Kleszczawka. Pierdzielone, głupie, no wypad. Cholera. No i co, to jest tylko jedna kleszczawka i ona mnie tak rani? Ha,
Wypadł, ziomek. Wypadł. Dobra, idziemy dalej. Okej, tu możemy nabrać gdzieś tlenu? Możemy. W porządku. Co my tu mamy, słuchajcie? To jest szatnia. Porzucony PDA. Rozkazy misji. To jeszcze nie jest wszystko przetłumaczone. Szkoda, kurde. Mogę to przeczytać, ale będę po prostu się męczyć z tym, szczerze mówiąc, no. Zespawane dni... rozetnij znowu. Po co mam to znowu rozcinać? Okej, idziemy dalej. Apteczka, jasne, jak najbardziej. Bateria, przyda się. Nic tu więcej nie ma. Bateria. Woda. Nic więcej, no jak na razie szału nie ma, wam powiem. Dobra, kolejna skrzyneczka. Bateria. Czemu jest tak cicho? O, właśnie. Dobra, wiecie co? To trzeba raczej ugasić. Bo może być problem. To są znowu zespawane drzwi? Nie, trzeba będzie narzędzia naprawczego użyć. Dobra, chyba damy radę. Użyj narzędzia naprawczego. Dziwne, tak maszynkę przykładasz i wszystko naprawisz. Dobra rzecz. Dobra, otwórz drzwi. Nice. Ej, to są części tego robota chyba. Kozak, pomieszczenia mieszkalne, później tam pójdziemy. Ogniwo. O, oh, fuck. No, come on, Roxu. Co, ty skakać nie umiesz? Ja chcę to zeskanować. Dobra, może podpłyniemy do tego jakimś cudem? Mogę to zeskanować? Nie mogę tego zeskanować chyba. Dźwięk się bardzo baguje w tej grze. Gaśnica kolejna. Weźmiemy ją i wyrzucimy, słuchajcie, tam, gdzie jest zero. Dobra. Nic tu nie ma chyba, nie? Kurczę, mało mówię, ja wiem, ale jestem po prostu ciekaw. Ja to tak, wiecie, ogarniam wszystko, próbuję ogarnąć jak najlepiej. Nie, tu nic nie ma. Ha. O-o, jakaś energia tu jest. Jakiś prąd? Ha. Dobra, wylatujemy na zewnątrz. Chyba nic tam na ziemi nie ma, ale tutaj coś jest. Tak, właśnie, to potrzebujemy chyba zeskanować. Weź przedmiot, ogniwo, spoko, przyda się. To jest ciekawe, słuchajcie. Fragment kombinezonu Prawn. Odblokowano wpis w bazie danych. 1 na 4. No niestety, troszkę będziemy musieli poszukać pewnie. Tu coś jest? Nie, tu nic nie ma. A to nie ma... O, jest, mogę to zeskanować. Mamy już drugą część. Okej, okay, postęp 50%. No dobrze. Mam nadzieję, że w Aurorze znajdziemy wszystko. Tam jest coś jeszcze. Możemy tu wejść? Nie możemy po tej wejść drabinie, ale tu mamy wejście. Okej, okay, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Idziemy do góry. Pomieszczenia mieszkalne. No nie mogę tego zeskanować? Coś mi tu nie pasuje. Mi się wydaje, że to właśnie można, jest. Fuck. No już, skanuj to. Okej, okay, trzecia część. I aż dziwne, że nie ma tutaj czwartej części, więc wolę jednak poszukać. A coś znajdę, czekajcie. Nie, nie mogę tego wziąć.
A zobaczycie, że coś znajdę, bo tutaj były raz, dwa, trzy. No nie ma tu kolejnej części. No więc później się ewentualnie tutaj wrócimy jeszcze. Ale słuchajcie, ja ten odcinek muszę skończyć, ponieważ będzie on zdecydowanie za długi. W kolejnym odcinku ruszymy dalej do pomieszczeń mieszkalnych. Kwater, tak zwanych. Ile my tu miejsca mamy? No w razie czego coś się wyrzuci, albo coś się zje. Dobrze, w takim razie dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. No i słuchajcie, jesteśmy w Aurorze, wow. W końcu się udało, nie? Haha, dobra. W takim razie do zobaczenia, do usłyszenia raczej w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, jeśli chcecie już jutro kolejny odcinek, zostawcie łapencję w górę. Dobra, a my lecimy dalej w kolejnym odcinku. Dzięki i cześć!